JOLANDE Jakobi. PSYCHOLOGIA KARLA GUSTAWA JUNGA Wprowadzenie do całokształtu twórczości z przedmową Karla Gustawa Junga dziewięcioma kolorowymi, dziesięcioma jednokolorowymi ilustracjami oraz dziewiętnastoma schematami. Słowo wstępne do napisania niniejszej książki skłoniło mnie narastające zapotrzebowanie na możliwie najobszerniejszą i najpełniejszą prezentację ogólnego zarysu nauk Karla Gustawa Junga, która ułatwiłaby zrozumienie podstaw jego psychologii, traktującej ludzką psychikę w sposób rozległy i wielowarstwowy. Ogromne zainteresowanie. Jakie wzbudziło jej pierwsze wydanie w 1940 roku, pozwoliło w ramach późniejszych edycji na aktualizowanie kolejnych treści z uwzględnieniem najnowszych dokonań i odkryć Junga oraz na ułożenie ich w sposób bardziej precyzyjny i przejrzysty. Przetransponowanie na zaledwie kilkadziesiąt stron owocu sześćdziesięcioletniej pracy badawczej, dokonań całego życia Junga, jest zadaniem prawie niewykonalnym. Musi ono siłą rzeczy zawrzeć w sobie tylko konieczny zarys i powinno zachęcić zainteresowanych czytelników do zapoznania się bezpośrednio z obfitującym w psychologiczne i ludzkie aspekty poznania materiałem naukowym, Odnoszącym się prawie do wszystkich sfer życia i nauki. Tekst piątego wydania został opublikowany bez jakichkolwiek zmian. Dla pełniejszego zrozumienia i zilustrowania często bardzo trudnych i lakonicznie użytych pojęć zamieszczono dziewiętnaście schematów, które mają ułatwić wyobrażenie o danym zagadnieniu. Na podobnej zasadzie dołączono do wydania w oryginalnej kolorystyce tak zwane obrazy z nieświadomości, po to, żeby zwrócić uwagę na jeden z nowszych obszarów badawczych Junga, stworzony na rzecz terapii dorosłych, odnoszący się do psychicznego wyrazu i własnej symboliki. W niektórych przepisach wprowadzono kilka sprostowań. Cytaty pochodzą dodatkowo z tomów dzieł zebranych, ukazujących się od 1967 roku i nowych badań naukowych. Również życiorys został ponownie spisany i opracowany, a bibliografia niemieckojęzycznych publikacji Junga zaktualizowana. Nowością jest streszczenie opisów wszystkich ilustracji. Tym samym sens i cel powstania tej książki, chciałabym w to wierzyć, został oddany. Zasadniczą intencją każdego kolejnego wznowienia, co pragnę podkreślić, było wykazanie faktu, że Jung nigdy nie porzucił pracy opartej na doświadczeniu i, choć zarzucano mu rzekome przekraczanie granic wielu dziedzin nauki, zawsze poruszał się w wytyczonych przez nie granicach. Jungowska psychologia, wyłaniając się ze specyficznego gatunku swojej materii, musi mianowicie zawsze posługiwać się wiedzą pochodzącą siłą rzeczy, także z innych specjalności. Ktoś, kto obiektywnie oceni zakres i sposób eksplorowania wiedzy z innych dziedzin nauki, wie, że przywołane wcześniej przekraczanie granic jest tylko pozorna. Ponieważ psychiczne fenomeny zdrowego lub chorego człowieka mogą zostać ujęte, a później zaprezentowane tylko z pewnej całkowitej, uwzględniającej równocześnie każdy szczegół perspektywy, i dlatego wymagają nadzwyczaj rozległej wiedzy. W tej pracy każdy rodzaj polemiki został starannie wykluczony. Z jednej strony, z pewności, że każda z nich koniec końców, zamiast przekonać, zwiększy tylko opór, a z drugiej z głębokiego szacunku do każdego poważnego badacza i naukowego procesu, nawet jeśli niesie ze sobą sprzeczność. Jako, że świat psychiki sytuuje się ponad każdą ludzką odmiennością i różnorodnością, oraz ponad każdym aktualnym wydarzeniem, musi zawierać zarazem początek, jak i koniec wszystkich ludzkich działań. Ludzkie problemy są wieczne i zawsze wywodzą się z tej samej nagłej, bieżącej sytuacji. Kto się w niej zagłębi, znajdzie nie tylko klucz do wszystkich swoich typowo ludzkich obaw i lęków, ale równocześnie odnajdzie w sobie te sprawcze, twórcze zarodki wszechświata, z których się zrodził, wraz z towarzyszącą nam od wieków nieustającą nadzieją na lepszą przyszłość. Na jednym z prowadzonych przez siebie seminarium w Bazylei Jung wypowiedział słowa, które do tej chwili nie zostało opublikowane. Jestem przekonany, że badanie duszy jest nauką przyszłości. Psychologia jest, mówiąc wprost, najmłodszą z nauk przyrodniczych i stoi dopiero na początku swojej drogi. Jest jednak taką dziedziną, która stopniowo wysuwa się coraz wyraźniej na pierwszy plan i dla nas, ludzi, staje się niezbędnym bytem. Głód, trzęsienie ziemi, mikroby, czy też złośliwy nowotwór, nie stanowią dla człowieka większego zagrożenia niż on sam. A to z tej prostej przyczyny, że nie istnieje dostatecznie dobra ochrona przeciwko psychicznym epidemiom wyniszczającym ludzkość bardziej niż jakiekolwiek klęski żywiołowe. W związku z tym, przede wszystkim, należałoby sobie życzyć, aby znajomość psychologii, wiedza i świadomość, skąd wywodzi się największe zagrożenie człowieka, została w największym stopniu rozpowszechniona i zrozumiana. Zatem, dany by został człowiekowi przynajmniej wgląd w rozpoznanie i zdiagnozowanie w swojej psychice obezwładniających, zatopionych w ciemnościach sił. Snując dalej nasz wywód, każdą z tych sił organicznie osadzoną i umieszczoną w ludzkiej psychice można by jak w tyglu, pełnym płynnej jeszcze masy ukształtować tak, aby już nigdy nie przeobraziła nas w przysłowiową marionetkę lub znarowione nie do okiełznania zwierzę. Wówczas jednostka będzie w stanie Wykonać krok w kierunku rzeczywistego rozwoju i długotrwałej kreacji kulturowej. Niemniej jednak, tak długo, jak człowiek nie będzie w stanie uporządkować samego siebie i stawać się, będzie coraz bardziej chwiejną, pozbawioną oporu ofiarą, posłusznym sługą nieuformowanej masy, tak długo nie stanie się wolnym członkiem społeczności. Każda zbiorowość, czy naród odzwierciedla w pewnym przybliżeniu uśredniony stan psychiczny jednostek, a one zaś swoimi czynami obnażają głębię i wielkość duszy poprzez wpływ na fakty tworzące historię. Kto jednak bez strachu wstąpi na drogę ku wnętrzu, przezwyciężając swoje obawy i odważnie dojdzie do celu, ten będzie mógł bez lęku. Podjąć się pokonania powrotnej drogi na zewnątrz, do świata zewnętrznej realności. Będzie mógł opanować wymogi stawiane przez życie w grupie i z całą pozyskaną siłą swoich nowych narzędzi do pokonywania natury nie pogubi się ani w labiryncie własnych wewnętrznych dróg, ani nie zatonie w anonimowej masie, lecz uratuje jedyną niepowtarzalną. Wartość swojej osobowości. Przedmowa. Omawiana praca w pełni zaspokaja powszechnie odczuwaną potrzebę, której sam sobie do tej pory nie pozwoliłem spełnić. A mianowicie odpowiada pragnieniu zaprezentowania w Zarysie podstaw moich teorii na temat psychologii. Mój naukowy wysiłek z badania jej zagadnień był swego rodzaju pracą pionierską której nie znalazłem dotąd ani czasu, ani możliwości dokonania jej ogólnego zarysu. Doktor Jacobi podjęła się tej trudnej pracy z powodzeniem, a przez to, że zaprezentowała moje dokonania bez zbędnego obciążania ich szczegółowymi niuansami, zadanie zostało zwieńczone pełnym sukcesem. Tym samym, dzięki konfrontacji porównawczej moich koncepcji, powstał tekst który zawarł w sobie wszystkie istotne lub chociaż dotykające w mniejszym stopniu najważniejsze aspekty moich teorii. Korzystanie z indeksu rzeczowego, autorów i osób oraz wykazu moich pism umożliwia odbiorcy czytelną orientację w odszukiwaniu najprostszym sposobem wszystkich pożądanych informacji. Dodatkową zaletą tego obrazowania jest także to, że pewne fragmenty tekstu Zostały wzbogacone o schematy, co w znacznym stopniu poprawia walory poznawcze i naukowe. Czuję się szczególnie zaszczycony i usatysfakcjonowany faktem, że autorka nie dopuściła do przedstawienia moich poglądów w formie systemu doktrynalnego. Tego rodzaju prezentacje na zbyt łatwo przybierają pewien dogmatyczny styl, którego nie mógłbym ze względu na wierność swoim poglądom przyjąć. Jestem w pełni przekonana, że nie nadszedł jeszcze czas na kompleksowe ujęcie moich teorii, przedstawienie meritum zawartych w nich treści, procesów oraz fenomenów ludzkiej psychiczności, a wreszcie na próbę sformułowania dziedziny wchodzącej w zakres nauk przyrodniczych, psychologii zrodzonej z bezpośredniej obserwacji ludzkich doświadczeń. Chcę także podkreślić, że nie chodzi tu wyłącznie o ujęcie psychopatologiczne, lecz o ogólnie pojmowaną psychologię oraz o zgromadzony w niej materiał z zakresu doświadczeń klinicznych. Mam nadzieję, że książka przypadnie czytelnikom do gustu i to nie tylko dlatego, że umożliwia ogólny wgląd w moją pracę badawczą, lecz przede wszystkim ze względu na to, że osobom zainteresowanym materią psychologiczną oszczędzisz żmudnych poszukiwań naukowych. Karl Gustav Jung, sierpień 1939 roku. Wprowadzenie. Niniejsze wydanie psychologii Karla Gustawa Junga podzielono na część teoretyczną, z podrozdziałami nazywanymi bardzo ogólnie, do których należą: 1. Istota i struktura psychiki. 2. Procesy i zasady działania zachodzące w psychice. Oraz umieszczoną na końcu część praktyczną, zaopatrzoną tytułem. 3. Praktyczne zastosowanie nauki Junga, którą należy rozpatrywać tylko w wąskim znaczeniu metody leczenia. Jeżeli chce się zrozumieć nauki Junga, trzeba przede wszystkim wczuć się w jego postawę i wraz z nim uznać pełną realność każdej psychiczności. Takie stanowisko, co może brzmieć osobliwie, jest pewnym nową. Jeszcze przed kilkoma dekadami psychiczność postrzegana była nie jako samoistny byt, lecz traktowana i tłumaczona jako pochodna religii, filozofii czy nauk przyrodniczych. Dlatego też z powodu ukrytej pod jednym pojęciem mnogości aspektów nie mogła zostać odpowiednio zrozumiana i przyswojona. Dla Junga ludzka psychiczność, nawet jeśli teoretycznie nienamacalna, jest w swojej bezpośredniości jednoznacznie doświadczalna, obserwowalna i z całą pewnością nie mniej rzeczywista niż cielesność każdego z nas. Jest światem ukonstytuowanym samym w sobie, a w swej strukturze wyrażanym przez własne środki wyrazu i specyfikę własnych praw. Wszystko, co o tym świecie wiemy, pochodzi z naszego bytu i dociera do nas tylko dzięki psychiczności i poprzez psychiczność. Psychika nie robi odstępstw od ogólnie przyjętych zasad, z których wynika. Że prawdziwa natura wszechświata może być tylko wtedy zbadana, gdy pozwoli nam na to nasz psychiczny organizm. Wynika z tego, że nowoczesna, empiryczna psychologia, ze względu na metodę i obszar badań, należy do nauk przyrodniczych, ale ze względu na sposób ich objaśniania, zalicza się do nauk humanistycznych. Według Junga. Nasza psychologia uwzględnia człowieka pod kątem jego przynależności do natury i kultury. Z tego powodu musi zawierać się w obu punktach widzenia biologicznym i duchowym. Jako psychologia kliniczna nie może być inaczej rozpatrywana, jak tylko w służbie wszystkim ludziom. Psychologia bada chorobowe przyczyny zmniejszenia zdolności adaptacyjnej i podąża krętymi ścieżkami pełnymi neurotycznych myśli i uczuć. Żeby rozpoznać tę z dróg, która umożliwi powrót z wewnętrznego zagubienia do życia. Dlatego właśnie omawiana tu psychologia jest nauką jak najbardziej praktyczną. Nie prowadzimy badań nad nią dla samych tylko akademickich dociekań, lecz ze zwykłego zamiaru niesienia pomocy. Równie dobrze moglibyśmy powiedzieć, że zebrana tu wiedza stanie się produktem ubocznym naszych rozważań, a nie jej głównym filarem, co stanowi znowu sporną różnicę wobec tego, co rozumiemy poprzez pojęcie wiedza akademicka. Opierając się na takim założeniu, Jung rozwijał i rozważał swoją naukę, ale nie na gruncie czystego psychologizmu, redukując inne drogi prowadzące do wiedzy poznawczej ani też psychizmu czy panpsychizmu, według którego wszystko, co egzystuje, należy do psychicznej natury człowieka. Lecz opierał się na hipotezie, która stała się zarazem poglądem, jak i celem jego dociekań naukowych. Uważał mianowicie, że psychika jako dany nam organ służy do percepcji świata zewnętrznego. Badania i analizowania własnego bytu a także do obserwacji i opisywania swoich fenomenów oraz dążenia do sensownego ich uporządkowania. Przypis. Termin psychiczność używany jest w tekście na równi z psychiką. Rozważania natury teologicznej, psychologicznej, historycznej, biologicznej, fizykalnej i wielu innych dotykających pokrewne obszary wiedzy. Mogłyby stać się potencjalnym punktem wyjścia do podjęcia badań nad prawami istnienia. Jest to możliwe chociażby ze względu na ich wzajemny, wymienny charakter oraz wysoki stopień uniwersalności. Cechuje je zdolność łatwego transponowania treści na inny obszar nauki, stanowisko badacza, jak i charakter problematyki dyskursu. Jung trwa. Na swoim psychologicznym stanowisku i zostawia te dziedziny do dyspozycji innym kompetentnym badaczom. Swoje koncepcje oparł na zasadniczej, głębokiej znajomości psychicznej realności, a w swoim systemie rozumowania nie zawarł żadnych abstrakcyjnych teorii. Nie spekuluje, lecz wznosi swoje teorie na bardzo szerokim doświadczeniu i solidnym fundamencie. I ostatecznie to na nich opiera się w swoich dociekaniach. Dwa podstawowe filary jego nauki to: po pierwsze, zasada psychicznej totalności, po drugie, zasada psychicznej energetyki. Jeśli przyjrzeć się z bliska obu tym zasadom, to potencjalne zastosowanie jego teorii w praktyce można znaleźć w wyróżnionych i podanych przez Junga definicjach i objaśnieniach. Przypis Należy w tym miejscu podkreślić, że wyrażenie nieświadomość, używane tutaj jako opis elementów poza świadomymi treściami psychiki, jest daleko idącym uproszczeniem i określa w zasadzie niedozwoloną hipostazę. Okazuje się ona jednak w tym kontekście bardzo pomocna w tworzeniu hipotez roboczych. Muszę tu koniecznie wspomnieć, że Jung, dla określenia swojej nauki, gdy dotyczy ona praktycznego procesu analizy psychologicznej, posługuje się określeniem psychologia analityczna i zaczął go używać dla odróżnienia od psychoanalizy wywodzącej się z freudowskiej szkoły, potem jak w 1913 roku rozeszły się jego drogi z Freudem. Później wprowadził określenie psychologii kompleksowej, w której zawarł swoje zasadnicze i teoretyczne punkty widzenia. Za pomocą nowej nomenklatury chciał uwydatnić fakt, że jego nauka, w przeciwieństwie do innych, np. psychologii świadomości czy psychoanalizy freudowskiej, opartej na teorii o popędach, zajmuje się tematem kompleksowo lub raczej szczególnie skomplikowanymi psychicznymi procesami i stanami. Ostatnimi laty termin psychologia kompleksowa schodzi na plan dalszy z powodu szeregu nieporozumień i błędnych skojarzeń związanych z tłumaczeniem samej nazwy. Zastąpiła ją psychologia analityczna funkcjonująca jako dziedzina wszechstronnej, całościowej nauki Junga, zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i praktycznym.